Troszeczkę mnie tu nie było, ale postanowiłem sobie zrobić krótki przegląd na różnej maści socjalach. Tutaj znalazłem kilka TikToków, które stwierdziłem, że warto sobie obejrzeć. Sobie tam na profilu dałem jako do zapisania. Sobie zareagować tutaj. Jedną rzecz u Romana Warszawskiego oraz jeden taki mały smaczek z Twittera, ale zacznijmy od tego. Ten oto jegomość jest studentem obecnie studiów magisterskich z ekonomii. I posłuchajcie teraz, co ten osobnik będzie mówił na temat 500+ oraz inflacji. To będzie w ogóle hit. Program 500+ nie wywołał inflacji. No bo przecież ten program funkcjonuje od 2016 roku, a problem z nadmierną inflacją mamy dopiero od końca 2021 roku. Obecna inflacja jest spowodowana głównie przez podwyżkę cen paliw i energii, więc żeby ją zniwelować, powinniśmy jak najszybciej inwestować w odnawialne źródła energii. Program 500+. To zacznijmy od kilku kwestii. Po pierwsze, skutki rozdawnictwa, pokroju socjali i tak dalej, to nie są wcale takie, że pojawią się one z dnia na dzień. To jest efekt długoterminowy. Bo żeby sfinansować 500+, wyprawkę szkolną, 13, 14 emeryturę, to są koszta, olbrzymie koszta. I żeby je pokryć, to trzeba wykonać jeden z dwóch ruchów. Albo masowo zwiększyć emisję pieniądza na rynek, co pod kątem monetarnym jest ruchem wyjątkowo proinflacyjnym, albo zwiększyć obciążenie podatkowe, czy to firm, czy to zwykłych szarych ludzi, no ale po prostu te podatki się inaczej, opodatkowanie się zwiększa. Albo się wprowadza nowe podatki, albo najzwyczajniej w świecie podnosi już istniejące. No, od 2016 roku wyglądało to tak, że poszło się trochę tą drogą, trochę tą, to znaczy trochę wydrukowanego pieniądza, trochę podatków się wprowadzało i robiło się coś, co jest ruchem też mocno proinflacyjnym, czyli utrzymywanie długoterminowo niskich stóp procentowych. One były niemal zerowe do 2020 roku, do końca 2020 roku, tak? I to właśnie między innymi spowodowało, że pojawiało się więcej pieniądza, stawał się on coraz mniej warty. No i efekty czego? Po prostu ceny rosły. Ale tutaj jeszcze po kolei. 500+ nie wywołał inflacji. Tak? No bo przecież ten program funkcjonuje od 2016 roku, a problem z nadmierną inflacją mamy dopiero od końca 2021 roku. To powiedz mi, Piotrze, jedną taką rzecz. Czy po jednym dniu od daty ważności mleko skwaśnieje, czy to będzie ten proces trwał jeszcze tam powiedzmy z dzień albo dwa w lodówce? Bo według tego jegomościa dosłownie, tak jak macie co do minuty podane, tam nie wiem, powiedzmy 21:29, to 21:30 już będzie całkowicie skwaśniałe i do wyrzucenia mleko, tak? Według niego tak to działa. O jejku, jejku. Obecna inflacja jest spowodowana głównie przez podwyżkę cen paliw i energii, więc żeby ją zniwelować, Poczekajcie, bo chyba trochę przewinęło się. funkcjonuje od 2016 roku, a problem z nadmierną inflacją mamy dopiero od końca 2021 roku. Bzdura kompletna. Cen inflacyjny w Polsce to jest 2,5%. A on został już dawno przekroczony w 2019 roku, czyli na rok przed rozpoczęciem się pandemii. To jest rzecz numer jeden. Dopiero to zaczęło rosnąć, ale to nie był skutek tylko i wyłącznie 500+, bo na to nałożyło się kilka rzeczy. Lockdown spowodował obcięcie łańcuchów dostaw. Masowy dodruk pieniądza na tarcze antykryzysowe, które swoją drogą w większości trafiły do spółek Skarbu Państwa. No i rzecz jasna, tutaj podwyżki stóp procentowych, przez co kredyty zwiększyło oprocentowania, ludzie zaczęli jeszcze bardziej bankrutować, bo nie stać ich było. No i tak jak wspomniał też, podwyżki cen gazu. Kwestia tego, że pod koniec 2021 roku inflacja kompletnie wymknęła się spod kontroli. No ale o tym już nie wspomni.
Obecna inflacja jest spowodowana głównie przez podwyżkę cen paliw i energii, więc... Nie, to jest właśnie długoterminowy proces. Jeżeli przez bardzo długi czas utrzymuje się niskie stopy procentowe i jednocześnie powoduje się wysoką emisję pieniądza, one stają się coraz mniej warte. Możecie sobie równie dobrze odpowiedzieć w ten sposób, dlaczego złoto jest więcej warte od srebra, bo jest go mniej w obiegu po prostu i tyle. Mogę się założyć, że gdy srebra by było o wiele mniej, to byłoby ono znacznie więcej warte od złota. Tak to właśnie działa w kwestii polityki pieniężnej. Żeby ją zniwelować, powinniśmy jak najszybciej inwestować w odnawialne źródła energii. I to... Program 500 plus... I ta końcówka o OZE to jest kompletna bzdura. Wiecie, skąd się wzięły w ogóle te podwyżki cen energii? Jeżeli chodzi, dlaczego spółki energetyczne naliczyły sobie niemal 80% marżę? Właśnie ze względu na to, że mogą sobie naliczać maksymalną marżę względem kosztu chyba wytworzenia od najdroższego źródła energii. Podczas gdy najdroższym źródłem energii są panele słoneczne, czyli właśnie OZE. Obok są tego wiatraki. Są to nieefektywne, drogie w produkcji. Mówię tutaj o całej tej aparaturze prądotwórczej, czyli właśnie wiatraki, te panele fotowoltaiczne i tak dalej, to jest horrendalnie drogie. Nie mówiąc już o kosztach utylizacji. A efektywność, wydajność tychże źródeł energii jest bardzo niska. Właśnie pod tym kątem mocno bryluje atom oraz węgiel. No i też poniekąd gaz, ale to już tam inna bajka. Dlatego inwestowanie w OZE, czyli inwestowanie ogromnej ilości pieniędzy w mało efektywne źródła energii, to jest największy błąd, jaki można zrobić. To jest największa głupota w czasie kryzysu. Tak więc wychodzi na to, że ten jego licencjat z ekonomii jest gównowarty. Ale dobra, lecimy sobie z kolejnym lewicowym odklejeniem. Proszę bardzo. Znowu. Dagmara Adamiak, ale z tego co widzę, tym razem wywaliła sobie z nazwy tytuł magistra. W końcu. Ale wracając. Co my tu mamy? Mizogin chciał się pochwalić samochodami, a został aresztowany. Co do aresztowania Andrew Tate'a, ja się nie zamierzam wypowiadać z jednego prostego powodu. Na ten temat nic nie wiadomo. Nie ma żadnych potwierdzonych informacji, jest dużo sprzecznych informacji, więc ciężko tak naprawdę zweryfikować, które jest prawdziwe. Ale wiadomo, jak to jest w skrajnych środowiskach. Jeżeli kogoś się naprawdę nie lubi, to te negatywne informacje są po prostu jako pewnik. W psychologii to się nazywa efekt potwierdzenia. Ale zobaczmy sobie, co tutaj pani magister mówi na ten temat. Więc zaczęło się od tego, że Andrew Tate napisał do Grety Thunberg, że jest strasznie bogaty i ma 33 samochody. No, to jest jego jedyna wada, jeżeli chodzi o Tate. On się za bardzo fleksuje tym, co ma. Po co? Nie mam pojęcia, ale w tym... Tu się zgodzę. Po co? To jest bez sensu. Twitter poprosił też o adres e-mail, żeby mógł wysłać kompletną listę jego samochodów. Greta oczywiście mu odpisała. Tak, proszę, oświeć mnie. Wyślij maila na smalltalkenergy@getalife.com. Ale to nie koniec historii. Kim właściwie jest Andrew Tate? To za chwilę. I tu ciekawe, że spropsowała, uwaga, body shaming. Tak napierdala, że ludzie mocno krytykują za to, że ktoś tam jest gruby i tak dalej, głównie w stronę kobiet, żeby nie było, ale jakoś nie mają żadnego, ale to uwaga, żadnego problemu, żeby kobieta w ten sam sposób potraktowała faceta. I tutaj dało się to załatwić w taki sposób, żeby nie siadła krytyka z powodu body shamingu i zamienić te small dick energy na przykład I have a complex. I to już tutaj Greta by była w 100% wygrana. I mówię to całkowicie szczerze, bo takie refleksowanie się i dla mnie jest żałosne. Ja bym potraktował to w ten sposób. Ale cóż. Oczywiście tak to bywa z feministkami, że w ich stronę krytyka otyłości to body shaming, ale jak one krytykują otyłość, to jest to spoko, są to preferencje, nie? Ale lećmy dalej. Ciekawe, co ona powie, że kim jest Andrew Tate.
Generalnie to jest gościu, który dosyć mocno promuje te redpillowe treści o kwestiach związanych właśnie z globalizmem i inne takie pierdolety, nie? Jeżeli mam tak osobiście mówić. No. A, to muszę kliknąć. To podobno były kickbokser, ale dzisiaj znany przede wszystkim swojej aktywności w mediach społecznościowych i swoich mizoginistycznych tekstów. Oczywiście. Bo mówi, jak w praktyce wyglądają relacje, bo tak, mówi w dosyć bezczelnym językiem, to trzeba przyznać w niektórych momentach, ale fakt, że mówi, że jest jak jest po prostu i tyle. I wiadomo, feministkom się to nie podoba, bo jest to prawda, która im się to nie podoba, więc... Mizogin! Zresztą na temat negatywnego postrzegania Red Pilla to już nagrałem króciutki filmik, w jaki sposób to się dzieje, dlaczego tak się dzieje, więc nie zamierzam się w tej kwestii powtarzać. Kto chce, może sobie obejrzeć. Wiedział kiedyś, że zareagowałby uderzeniem maczetą i biciem twarzy kobiety, która oskarżyłaby go o oszustwo. Kobieta... I widzicie, i tutaj mamy rzecz wyciągniętą z kontekstu, bo ja na przykład widziałem ten wywiad. I tu chodziło o to, że w momencie, kiedy on by tam kogoś zaprosił, nie? I on miał na przykład, nie wiem, maczetę pod poduszką, ona by się zorientowała, wyjęłaby tę maczetę, zadźgałaby go, to ona by zaczęła robić sobie ofiarę, że on próbował ją zadźgać. W taki sposób by było, nie? Albo że jakby się bronił, to ona by go oskarżyła o pobicie. Także, wiecie, poczekajcie chwilę. No. Coś mi tutaj się zjebało. A nie, jest okej. Powiedział, że powinny zamknąć się, mieć dzieci, siedzieć w domu, być cicho i robić kawę. Gdyby odpowiedział Grecie i dodał tweeta, gdzie siedzi z cygarem przy pudełku pizzy, po czym udało się ustalić, że jest w Rumunii i został aresztowany pod... Grupa. Leftawka. To już widać, jakie będzie nastawienie. Rzutem handlu ludźmi. Coś pięknego. Aha, coś pięknego. Na podstawie telefonu, że Tate jest taki, a nie taki, to od razu ten, od razu jakieś oskarżenia z dupy. I ty uznajesz to za pewnik. Tej, pani prawnik, a słyszałeś o zasadzie domniemania niewinności? No właśnie. Chyba trzeba na każdym kroku przypominać, co się dzieje. Ale hej, no. Lewicowa aktywistka jest oskarżana o przemoc? Hej, domniemanie niewinności! Tate został oskarżony o przemoc na podstawie telefonu? No, także widzicie, jak to się ma. Dobra, to już mamy za sobą. I tutaj jest po prostu... Ja już widziałem to i chcę po prostu na żywo zareagować na to. Co tu mamy? Laski dzisiaj. Znam swoją wartość. Tak, 8,99 na OnlyFans. I tutaj gościu słusznie gada. Bo jak można powiedzieć, że ja jestem wartościowa i tak dalej, skoro wycenia swoje nagie ciało za 10, 12, 15 dolarów, tak? To nie oszukujmy się, to już nawet kobiety lekkich obyczajów, znane potocznie jako prostytutki, tak naprawdę wyżej się cenią. Ale różnica między OnlyFansem a taką prostytutką jest taka, że OnlyFansiara po prostu nie dotyka klientów, a tylko się pokazuje. A tak poza tym to jest tak naprawdę jedno i to samo. A zobaczmy, co tutaj gościu będzie gadał. To jest w ogóle hit. To się już wielokrotnie pojawiało na Facebooku i tak dalej, ale załóżmy dwie sytuacje. No. Załóżmy, że ktoś napisałby post na Facebooku, który napisałby, że wstydzę się tego, że przelizałem się ze wszystkimi laskami na imprezie. Nie. I tutaj już pokazuje się brak znajomości tego, jakie są taktyki reprodukcyjne. Znaczy, reprodukcyjne, matrymonialne, wychodzi w dużej mierze na jedno i to samo. A więc tak. U faceta liczy się to, żeby mieć jak najwięcej kontaktu z jak największą ilością kobiet. Czy to poprzez tam zwykłe, powiedzmy, pocałunki, pierwszą bazę, czy poprzez takie typowo stosunki. Chodzi o to, żeby było tego jak najwięcej. To jest strategia męska. Strategią kobiecą jest to, żeby po prostu wyrwać jak najlepszy okaz. I to zjawisko jest nazywane hipergamią. Zresztą już swego czasu pokazywałem w serii o kryzysie na rynku matrymonialnym, jak to tak naprawdę wygląda. Są na to badania, także ze spokojem. Możecie sobie to powtórzyć.
Jak myślicie, jakie byłyby komentarze pod spodem? Bo mam wrażenie, że prawdopodobnie byłyby to gratulacje. Nie, byłby śmiech. Byłby śmiech pod tytułem, że jest to ci panie facet. Że wstydzę się, że ten, no, zaczną by mu mówić, że powinien być dumny z tego. Że gościu, masz branie, korzystaj z tego. Problem jest taki, że to kobietom próbuje się wcisnąć właśnie takie podejście, które jest dobre, uwaga, u mężczyzn. Ale to już tam inna bajka. Mówię, nie będę się powtarzać. Nie wiem, stwierdzenie, że czemu się czego się tu wstydzić, skoro to jest sukces i tak dalej. Bo jest. Wow. No. A teraz wyobraźcie sobie, że dziewczyna napisała. Przelizałam się, wstydzę się tego, że przelizałam się ze wszystkimi facetami na imprezie. Jak myślicie, jakie komentarze byłyby pod tym postem? To ja zadam takie małe pytanie. W jaki sposób facet i kobieta okazuje swoje uczucie? Facet dzieląc się tym, co posiada. Zresztą ja nawet mówiłem. Całą ekspresję ma bardziej fizyczną. Dlatego wszelkie emocje, wszelkie uczucia i tak dalej pokazuje w sposób namacalny, fizyczny. Czyli dzielenie się zasobami. Jak ma jakieś negatywne emocje, to wydobywa je poprzez przemoc. Dlatego jest bardziej skłonny do przemocy. U kobiet wygląda to w sposób bardziej emocjonalny. Czyli właśnie między innymi zachowywanie wierności, niedoszukiwanie się właśnie atencji, tej uwagi od innych, tak? W ten sposób kobieta okazuje uczucie, więc jeżeli idzie do klubu, nie oszukujmy się, tak naprawdę pomyską atencję, a nie żeby się zabawić z koleżankami, bo równie dobrze mogłaby to zrobić w domu, u koleżanki na przykład, albo u siebie, to w takiej sytuacji widać, że ona ma problem z zachowaniem wierności. Nie wie, czego tak naprawdę chce, jeżeli najpierw całuje się z jednym, po chwili z drugim, w trzecim na przykład innemu sprawia przyjemność, a drugiemu się wystawia, czwartemu się wystawia, tak? To znaczy, że ona nie wie, czego chce. Nie znalazła swojego najlepszego wyboru, bo gdyby znalazła, to by nawet nie pomyślała o tym, żeby w ogóle gdzieś tam z kimś się bawić, żeby doszukiwać się czyjejś uwagi, tak? O to w tym tak naprawdę chodzi. Prawdopodobnie wyzywanie od żonów i innych tego typu rzeczy. No. I stwierdzenie, że ta osoba ma lekkie obyczaje. Bo ma. To jest prawdziwy problem seksizmu, że... To nie jest seksizm. To jest po prostu kwestia działania według naszej natury. Według tego, w jaki sposób dobieramy sobie partnerów. To nie jest seksizm. My po prostu się różnimy. Chłopaczku. A jeżeli tego nie rozumiesz, to nie oszukujmy się. Prawdopodobnie będziesz miał problem ze znalezieniem takiej, która będzie uważała ciebie za najlepszy wybór. Jak coś takiego robi facet, to jest super, ale kobieta nie? Dobra, ale sobie przejrzyjmy jeszcze komentarze. Niestety masz rację, oglądam te TikToki i tak to wygląda. No niestety nie. Nie, klucz otwierający zamek jest bezcenny, a zamek, który może otworzyć każdy klucz, jest bezwartościowy. Masz swoją odpowiedź. Tak jakby faceci nie mieli OnlyFansa. No problem w tym, że nie ma. Podwójne standardy. Fajnie, że o tym mówisz. Ja sobie tutaj skomentuję tą całą Bogusię, bo to jest w ogóle ciekawe, nie? No właśnie. No właśnie. Jak to jest, że kobiety mogą wymagać wzrostu minimum 1,80 m, ale facet nie może oczekiwać szczupłej figury, bo przemoc. Jemu chodzi o wartość, z jaką sprzedaje swoje zdjęcia. Prawdziwie wartościowa osoba jest imo, kiedy jest prawdziwa... Aha, dobra. Aha.
Patrząc na twój komentarz, mam wrażenie, że niezbyt wiele zamków otworzyłeś. No i kto to mówi? No właśnie. Zresztą nie oszukujmy się. Widać nawet po wyglądzie, że zbytnio atrakcyjny to on nie jest. I można odbić piłeczkę. Hej, ale ty też nie jesteś zbyt urodziwy i tak dalej. Możliwe. Tylko że dla mnie priorytetem na przykład nie jest to, żeby mieć jakąś kobitkę przy sobie, tylko ja to traktuję jako dodatek. Po prostu. Będzie? Spoko. Nie będzie, to nie ma. I ironicznie to się o wiele bardziej sprawdza niż to, co wmawia feminizm pod tytułem ej, traktujmy je jak królowe i tak dalej. To taka mała kwestia. Jeżeli traktujesz jakąś pannę jak królowę, jak królową, przepraszam, to nie dziw się, że ona w odpowiedzi zacznie cię traktować jak służącego. Bo sam na to pozwalasz. Ale dobra, lećmy dalej. Tutaj, uwaga, Roman Warszawski. Będzie ciekawie. Jak mówiłem o demografii, no to zazwyczaj... Oj, coś się zacięło. Czekajcie jeszcze raz. O. Jak mówiłem o demografii, no to zazwyczaj tam trafiały do mnie jakieś stwierdzenia, że głupoty opowiadam, to nie jest tak, jak ja mówię. Dzieci nie ma dlatego, że kraj jest biedny, nie ma tanich mieszkań, nie ma miejsc w przedszkolach, w żłobkach i tak dalej. Miejsc w żłobkach, w przedszkolach cały czas przybywa, infrastruktura coraz lepsza, więc zapytano się samych Polek, czy one chcą w ogóle mieć te dzieci. No i Polki odpowiedziały, nie, nie chcą mieć tych dzieci. 68% nie ma ich w ogóle w planach. Gotowi przyznać, że nasz pomysł na kulturę, na cywilizację, egalitaryzmu, no jest ciutkę bezpłodny, czy... Jakiego egalitaryzmu? Raczej feminizmu, czyli dominacji kobiet. Kobiecej dominacji. Tak? Prawnej faworyzacji kobiet za sam fakt, że są kobietami. O to w tym wszystkim chodzi. Dobra, musiałem sobie zrobić taką małą pauzę. Generalnie w sytuacji, kiedy kobiety są faworyzowane, stawiane wręcz prawnie na piedestał, to im zaczyna rosnąć momentalnie ego. I pojawia się taka kwestia, że one zasługują na więcej i będą oczekiwać więcej. Dlatego zwracają uwagę na coraz mniejszy odsetek mężczyzn, jeżeli chodzi o topkę. Teraz to jest 5%, może 3% nawet. To będzie się pogarszać, aż w którymś momencie po prostu ta kwestia się zawali. Już rośnie ilość samotnych osób. Kwestia tych dzieci to jest nic innego jak skutek tego, co się dzieje od ładnych parunastu, może nawet paru dziesięciu lat. Ale żeby było jeszcze śmieszniej, tu mamy jeszcze kwiatkę odnośnie dzieci. Huhu, to dopiero są jaja. To jest generalnie poseł lewicy, jak widzicie również socjolog. To zobaczmy zatem, co pan socjolog mówi. W 2022 roku liczba urodzeń będzie około 120 tysięcy, mniejsza niż liczba zgonów. Bilans rządów PiS to skurczenie się Polski o ponad 500 tysięcy ludzi w latach 2015-2022. To jest Polska w mogile. Po pierwsze, jeżeli chcesz liczyć tak plus minus, no to by było 600 tysięcy, ale podejrzewam, że tam był ten bilans był nieco niższy, ale nieważne. Jakie tutaj były faktyczne skutki? Po pierwsze, ten kryzys na, powiedzmy, rynku matrymonialnym, o którym już mówiłem wcześniej, serię mam nagraną, opublikowaną, chcecie, to sobie obejrzyjcie, to jest raz. Druga kwestia, pandemia. Dużo osób poumierało w wyniku tego, że nie miało dostępu do lekarza, bo oczywiście test na COVID musiał się zgadzać i takie tam. Samobójstwa z powodu utraconych majątków w wyniku lockdownu. No wiecie, takie tam pierdolety. Ale jakie rozwiązanie nam pan Gdula tutaj proponuje? Zobaczcie. Inaczej, jakie przyczyny są tutaj? Brak finansowania in vitro, zaostrzenie prawa aborcyjnego,
Nagonka na osoby LGBT i poczucie zagrożenia dla tęczowych rodzin. Klęska programu mieszkaniowego. Konflikty w edukacji. To jest wina PiS. Skoro tak, panie Gdula, to chciałbym panu zadać jedno istotne pytanie. W krajach Bliskiego Wschodu nie ma finansowania in vitro. Nie ma prawa aborcyjnego. Jest masowa nagonka na ludzi LGBT i poczucie zagrożenia dla tęczowych ludzi. A mimo to kraje Bliskiego Wschodu oraz afrykańskie wykazują się najwyższym przyrostem naturalnym na świecie. Jak to pan zatem wyjaśni? I znowu wracamy tutaj do kwestii tego kryzysu. Powtórzę się któryś raz rzędu, co przy tamtym TikToku. Męską taktyką matrymonialną, reprodukcyjną, nieważne, nazwijcie to sobie jak chcecie, jest jak największa ilość kontaktu z jak największą ilością kobiet. Mówiąc tak skrótowo, żeby bzykać co popadnie i ile popadnie. Kobiecą metodą, kobiecą strategią jest upolowanie jak najlepszego kandydata, żeby zapewnić sobie stabilizację, czyli hipergamia. Ale rząd tutaj ma jedną dosyć poważną winę. Szerzył tak naprawdę to, że to państwo zastępuje mu zastępuje kobiecie mężczyznę. Czyli nie potrzebujesz faceta do utrzymywania się, masz 500+, mieszkanie socjalne, jakieś tam karitasy, nie karitasy, gdzie możesz sobie wszystko sfinansować, tak? Wszystko państwo ci da. Zasrane państwo opiekuńcze, które de facto jest państwem opresyjnym, nie? No i wiecie, panna nie musi nic robić. Kolejny czynnik, który wywala ego w kosmos, rosnące oczekiwania. I tak naprawdę większość mężczyzn nie będzie spełniać oczekiwań takich. A jeżeli weźmiemy do tego masowe dawanie komplementów, atencji i tak dalej, między innymi właśnie social media, OnlyFans i tak dalej, no to mamy tutaj dosyć poważny kryzys. Kobiety nie chcą decydować się na dzieci z byle kim, bo muszą najpierw mieć pewność, że będą miały zapewnione bezpieczeństwo i stabilizację. Czy to pod kątem finansowym, czy to pod kątem potencjalnych agresorów i tak dalej. Tutaj pojawia się faktyczny problem. I to jest wina polityki, którą państwa zachodnie promują już od bardzo dawna. To jest właśnie wina feminizmu, czyli między innymi lewicy. To nie chodzi o finansowanie in vitro, bo gdyby tak było, to właśnie europejskie, właśnie te państwa europejskie wykazywałyby się najwyższym przyrostem. A tak się właśnie nie dzieje. We Francji jest wyjątek od reguły, ale dlatego, że bardzo dużo osób właśnie z Bliskiego Wschodu tam jest i to oni się mnożą na potęgę. Oni wpływają na troszeczkę podkręcony ten przyrost. Ale jak przyjrzycie sobie pod kątem właśnie ras, to okazuje się, że rasa kaukaska ma wręcz ujemny przyrost naturalny, a mocno spompowany mają te narodowości z Bliskiego Wschodu. Tak to niestety wygląda, moi drodzy. Ja sobie tutaj... Czekaj, co my tu mamy? O właśnie. Ktoś tutaj to też między innymi podsumował. 63% Niemek nie chce rodzić dzieci. 2016 50% rodziny nie chce zakładać. Kto bredzi o patologii rodziny? Kto zohydza rodzinę? Wiecie, to nawet też między innymi chodzi o kwestię upadku tych takich wartości typowo rodzinnych, tak? Wiecie, teraz kobietom się wmawia, że mogą być dzielne, silne, niezależne, mogą, nie potrzebują mężczyzny i między innymi właśnie tak jak wspomniałem wcześniej, państwo również próbuje im to wcisnąć, ten kit. No i później dzieje się, że one nie potrzebują mężczyzny, nie potrzebują tego, tamtego i tak dalej. No i pojawia się taka rzecz. Inna kwestia, że bardzo często z tego powodu właśnie mężczyźni nawet nie chcą wchodzić w relacje, bo jeżeli laska ma wydumane w kosmos ego, a nie oszukujmy się, faceci szukają kobiet bardziej ugodowych, po to właśnie, że jak oni muszą spierać się na każdym kroku przez większość swojego dnia z różnymi idiotami i nie tylko, żeby konkurować, żeby być jak najwyżej,
to w zaciszu domowym chcieliby odpoczynku. I chcieliby, żeby kobieta również zapewniła ten odpoczynek. To takie ciepło domowe. Ale jeżeli go nie zapewnia, no to po co mu kobieta? Równie dobrze może mieszkać sam i mieć spokój. Takie oto prosta rzecz. Gdzie ja tutaj dawałem... Poczekajcie, ja sprawdzę sobie w powiadomieniach. Tutaj. O, tu jest ta wiązanka. Nie? O. Więcej aborcji i próbowania sodomitów przyczyni się do zwiększenia przyrostu naturalnego towarzyszu. Słuchajcie, to jest akurat głupota odnośnie aborcji. To nie wystarczy, ale bezpieczeństwo i prawa osób LGBT sprzyjają dzietności także w tęczowych rodzinach. To ja co niektórych uświadomiam. Jeżeli mamy na przykład związek dwóch lesbijek, to w jaki sposób one mogą zaciążyć? Będą potrzebować mężczyzny, a w zasadzie pewnej substancji z mężczyzny. Więc czynnik trzeci jest potrzebny. To samo w przypadku pary gejów. Jest potrzebna surogatka. No cóż, i żeby było śmieszniej, to tylko jeden z nich tak naprawdę będzie biologicznym ojcem. Ale wiecie, mogą we dwóch sobie wymieszać i mieć takie przeświadczenie, że obydwaj będą ojcami. Mogą być obydwaj tatusiami, nie? Także no. Bo jak myślicie, czy powiedzmy rodzice pani premier Finlandii Sanny Marin, że tak to ujmę, spudziły ją same z siebie, czy potrzebowały na przykład mężczyzny? Bo tak przypomnę, że ona została wychowana przez lesbijki. No właśnie. Ale co? Właśnie, jak prawa gejów mają sprawić, że dzieci będzie się więcej rodzić? No właśnie. Bo tutaj zwróciłem między innymi uwagę temu posłowi, że zwiększenie praw LGBT nie zwiększy dzietności, a zwiększy jedynie, inaczej, nie zwiększy, tylko rozwiąże problem osierocenia dzieci, który też jest beznadziejny. Bo wiecie, kwestia tych adopcji to jest dosyć zawiła sprawa i pary homoseksualne nie mogą, a inaczej, nie, że nie mogą, tylko mają poważny problem z adopcją, ponieważ samotny rodzic ma dosyć mocno utrudnione kwestie adopcyjne. A niestety tak to wygląda w praktyce, że taka para homoseksualna liczy się jako samotny rodzic. Potencjalny, nie? O, ale to jest w ogóle szczyt. Do dzietności przyczyniają się związki hetero i homo. Rozumiem, że pisze pan chętnie akurat o tym, żeby nie dotykać innych wątków, jak katastrofa polityki mieszkaniowej czy kryzys edukacji publicznej. No i ja mu tutaj zarzuciłem, że niech się lepiej na temat edukacji nie wypowiada, ponieważ zarówno lewica, PiS i tak dalej, ten postkomunistyczny rak w postaci pruskiego systemu, oni w dalszym ciągu promują. Tam jest tyle patologii, że głowa mała. Większość rzeczy jest niepotrzebnych. Dzieciaki rozpoczynają lekcje stanowczo za wcześnie. Jest przesyt tak naprawdę rzeczy niepotrzebnych, w tym chociażby religii. WF na pierwszym miejscu, gdzie dzieciaki nie są zbytnio pobudzone, a muszą już fizycznie zaiwaniać, przez co zmęczenie fizyczne przekłada się później na jakość uczenia się. Także no, słabo. Zresztą tutaj zwróćcie, nie? Także no. I co, to w zasadzie chyba tyle by było, jeżeli chodzi o dzisiejsze kwestie. Trzymajcie się cieplutko i miłego.